Siema, każdy by chciał latać na kole, a ja chcę wam coś tutaj właśnie pokazać, taki eksperyment. Tomek właśnie z Kubą. Patrz, jeszcze go trzymasz, nie? No. Różne techniki są jazdy na kole. Można siedzieć na motocyklu, czyli to taka bardziej jazda siedząca. I o co chodzi? Zobaczcie, lagi, jak są równoległe, wejdziesz trochę na dół koło, na dół, do siebie Tomek. Do siebie, na dół lagi, o tak. To jest wszystko bezpieczne. No, leć do góry i wyprostuj z poziomem równo z ziemią. O, to jest też... Nic się nie dzieje. Za mocno. Trochę do siebie, Tomek. O, coś takiego. Teraz mamy lagi równe. Z motocyklem nic się nie dzieje. Jest stabilny. No i teraz, Tomek, weź... jeszcze pojeźdź do tyłu i zobaczymy, kiedy ten motocykl będzie tracił... Teraz. Tu już wam się przewraca. No, przede wszystkim, żeby utrzymać się w tej pozycji na motocyklu, weź trochę jeszcze na siebie, trochę na siebie, o tak, to jest taka bezpieczna wysokość i potem podbijacie do równych lag, żeby utrzymać ten pęd bez dodawania gazu, ale warunek to jest taki, że no wiadomo, jak będziecie siedzieć, nie usiedzicie tak, Kuba, weź tam ustań i spróbuj usiąść na niego, no nie dasz rady, no. Będziesz, jakbym teraz to chciał... Próbuj. No nie da rady, no spadasz z niego, tak? No, ale inaczej zróbmy. Jakbyś siedział, już siedział na nim, nie? I byś się zaparł tutaj o tą dźwignię nogą. Weź sobie tą nogę tutaj, tak. I zaprzyj się mocno. Mocno, tak, do końca. I teraz spróbuj usiąść. Spróbuj usiąść na motor. Boję się. I co, lepiej? Ale tu się zapierasz mocno, tu nie puszczasz. Wisisz i wisisz rękoma. I masz odpowiednią prędkość. I właśnie tutaj... No może by radę dało. No by radę dało, ale wiesz, byś z siedzącego, z takiej pozycji go bujnął do góry. To jest wszystko trudne, ale do opanowania. Czyli jak nie chcecie spaść przy takim pochyle motocykla, no bo praktycznie tu już się spada. Ja tak jeżdżę na takim pochyle. Czyli muszę trzymać się rękoma kierownicy w jeździe na siedząco i muszę się zapierać o tą dźwignię. A najlepiej jak to trenować? Jak przypuśćmy, wbijecie trójkę i będziecie chcieli się zaprzeć, nie? Trójką dacie na koło, uzyskacie taką pozycję i będziecie chcieli się zaprzeć, to wam się tutaj luz wbije i motocykl spadnie. Po prostu nie uzyskacie tego. A jakbyście ćwiczyli sobie tak, trójką jedziecie, wbijacie go na koło i szybko zmieniacie bez sprzęgła na czwórkę. Wtedy tutaj macie blokadę i możecie na maksa się tutaj opierać o to. I wisicie na tym motocyklu. I ile wytrzymają wasze plecy, ręce? Noga to wytrzyma długo, ale plecy i ręce to wtedy tak długo jedziecie na kole. Taka to jest. I także Tomek też się nie bój, tylko że musi być prędkość odpowiednia. Między 40 a 60. Taka prędkość. Spróbuj. Dasz radę, Tomek? Zobacz. Zobaczcie. Wiś, tak? Wiś. Ty siedzisz? Siedzisz? No. Siedzę. I co cię boli? I ręce. Ręce cię bolą? Pamiętaj, tutaj ta noga na hamulcu musi być. O. Wow. Dobra, paliwem obrywali. Udało się? Może tak być? Może być. No i widzisz, i o to mi chodzi, ale wiesz, musi być odpowiednia prędkość, no minimum trzeci bieg, nie? Do nauki, nie? A później można sobie już tam, nie wiem, z dwójki tak startować. Fajne. No. No a teraz weź, opuść go trochę na siebie. No i te, o. A taka wysokość jest potrzebna do jazdy na kole, jak na przykład stoicie. Przypuśćmy, kolano sobie tutaj podstawicie, nie? Na kolanie jazda. Czy na stojąco, tutaj nogi na przykład sobie. No jak ktoś jest taki człowiek małpa, to może tak sobie robić. Dobra, daj go do góry, bo się zmęczysz. Nie. Ciężka robota, nie? Ale takie... nie jest aż taki ciężki. Na no nie, 55 kilo waży. Także słuchaj, do obojętnie jakiej wysokości byś go sobie, Kuba, nie podbijał, to się tobie nic nie stanie. Wiadomo, do takiej wysokości nie podjedziesz, nie? No. No nie. Ale przede wszystkim, jak już chcesz takie rzeczy robić, to noga na hamulcu, musisz to sobie wyćwiczyć, bo jak za wysoko na przykład wam pójdzie ten motocykl na tym
jak trzymacie nogę na hamulcu, to automatycznie wam noga dobije do hamulca i po prostu on i tak będzie opadał. To co? Zrozumiałe to jest? Tomek, będziesz trenował na kole teraz? Jak już widzisz, o co tu chodzi? Zobaczymy. Ja będę. Będziesz? No, Tomek. No może, bo na wiosnę. A czemu na wiosnę? O, na wiosnę! Zima to jest najlepsza, bo... no bo może jazdy jakiejś nie będzie, to tamto, a na kole zawsze można trenować. Ale fajnie, spodobało mi się. Tak, dasz radę, Tomek, jeszcze chwilę, czy już nie no, dajesz? No, czy on teraz w pracy się nie znieważy? No to jeszcze raz taką symulację zrób, Kuba. Ta noga, Kuba, bo to musisz się zaprzeć, tak? Bo to jest podstawowa twoja zapora, tak? Dobrze, mocno się zapieraj. No widzisz? Puść tam tą nogę teraz. Oddychaj. Przecież nic ci się nie stanie, ja cię trzymam. I się tutaj patrz, wychylasz i patrzysz za kierownicę albo... Już nie ma siły? No. Ciężko jest, nie? No i teraz... Słuchajcie, no nie wiem ile ja kilometrów przejadę, no trochę przejadę, ale to jest zmęczące. Bardzo! Tak z początku to jest, to wszystko jest okej, okay, a potem, a ja przyzwyczajony jestem do tego. Teraz tylko, żebym się na kładzie nauczył, nie? Dzięki Tomasz za ten, za pokaz. Dzięki Kuba. To co, przybliżę chyba ten odcinek trochę, nie? Tu Kuba nic, to on tu nic nie ważny teraz. Moja noga nie żyje. Uważaj. Dobra. Tylko trenować i będzie naprawdę super. Tylko trenować, nie bać się tego. Nie mam go. Macie może jakiś rower, to na rowerze możecie sobie to wypróbować, albo na jakimś małym motorku, gdzie sobie sami go podniesiecie przód i zobaczycie. No taki duży, ciężki motor, to wiadomo, to sobie tak go nie podniesiemy, żeby zobaczyć i sprawdzić. A co? Jeszcze bujaka zrobimy z naszym przebojem, co? Obijam. Lecę przez miasto jak raptor. Światło na ulicach jasno. Gasną. Żaden z nas słoneczny patron. Patron. Kiedy nie patrzysz na koło, podbijam. Uważaj na rurę. Robimy cuda, tylko poszalny, szalny, szalny, kordowa i pęk. Idę dwa! Tylko smaczki, coś jak przystawki, jadę ostatni, ja będę przed wami.